Witam, mam na imię Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych. Dzisiaj chciałam Wam pokazać zadanie z matematyki finansowej z zakresu dyskontowania wartości z użyciem stopy dyskontowej. Zadanie jest następującej treści. Miesięczna stopa dyskontowa wynosi 4%. Kontrahent zobowiązał się, że zapłaci należność za 5 miesięcy w wysokości 32 tysięcy złotych. Jaka jest obecna wartość tej płatności? I zawsze polecam przynajmniej dwukrotnie zapoznać się z treścią zadania, żeby je zrozumieć, co ułatwia po prostu nam funkcjonowanie. Po pierwsze wiemy, że mamy do czynienia nie ze stopą procentową, taką oznaczaną jako R, ale na przykład stopę D, dyskontową. I ona jest do tego jeszcze miesięczna. Na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, że wynosi 4%, czyli w skali roku to by było razy 12. Kontrahent zobowiązał się, że zapłaci należność za 5 miesięcy, czyli czas to jest 5 miesięcy, w wysokości 32 tysięcy. Czyli te 32 tysiące to nie jest kwota, ile jakiś dług, zobowiązanie wynosi teraz, tylko że będzie wynosiła za 5 miesięcy 32 tysiące złotych. Teraz jest pytanie, jaka będzie obecnie wartość tej płatności, czyli nam poszukiwana jest wartość PV, present value, czyli obecna, ile teraz wynosi dług, no uwzględniając to, że 32 tysiące za 5 miesięcy to nie jest 32 tysiące teraz. Więc teraz musimy popatrzeć na to w ten sposób podsumowaniem. Okres trwania to jest 5 miesięcy, że stopa dyskontowa jest naliczana miesięcznie, że przyszła wartość to 32 tysiące, a my musimy się dowiedzieć, ile wynosi PV. W tym momencie podstawiamy do prostego wzoru na PV na podstawie stopy dyskontowej. Tu już podałam wynik, ale musicie liczyć się z tym, że musi nastąpić uzgodnienie stopy dyskontowej, żeby była w tej samej częstotliwości co czas. Czyli jeżeli stopa jest dyskontowa miesięczna, to czas też musi być w miesiącach. Ja polecam zawsze przeliczenie wszystkich wartości stóp procentowych i czasu na wyniki roczne, czyli że to jest czas liczony w miesiącach, czyli na przykład 1/12 roku, a stopa miesięczna przeliczona z 4% miesięcznie to razy 12, czyli 48% rocznie. Może to na jedno wyjdzie, ale mniej błędów się popełnia. Po podstawieniu, tak jak tu widzicie, wychodzi 25600, czyli oznacza to tyle, że jeżeli ja chcę za 5 miesięcy komuś oddać 32 tysiące, a stopa dyskontowa jest 4%, to znaczy, że obecnie dług musi wynosić 25 600. Oczywiście wniosek wyciągamy na podstawie obliczenia, a nie wysnucia. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić.
Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.